Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Dzisiaj zapraszam Was na chyba jeden z najlepszych filmów, jakie można nagrać w ciągu roku, a jest to film o najlepszych książkach 2022. Tutaj oczywiście, tak jak co roku, muszę zaznaczyć, że po pierwsze ten ranking jest bardzo subiektywny, co jest chyba oczywiste, ale jeżeli Wam jakaś książka aż tak bardzo się nie podobała, to oczywiście ja nie mam nic do tego, to jest mój subiektywny ranking. Ale też, co ważne, to nie są wyłącznie książki wydane w 2022 roku, niektóre są troszkę starsze, ale są to książki, które ja w tym roku akurat przeczytałam. Także myślę, że tyle gwoli wyjaśnienia. W tym roku udało mi się przeczytać w sumie 60 książek i z tych 60 wybrałam 8 najlepszych. Staram się ich tutaj nie ustawiać w jakiejś takiej kolejności od najgorszej do najlepszej, bo one wszystkie są bardzo dobre i wszystkie bardzo, bardzo mi się podobały. Ale może gdzieś tam rzeczywiście te ostatnie 3 albo 4, które Wam pokażę, to są takie, które gdzieś tam były tymi najlepszymi wśród najlepszych według mnie. No i myślę, że nie ma co przedłużać, zaczynajmy ten ranking. Książka numer 8 to Swietłana Aleksijewicz i Czarnobylska modlitwa, tylko tutaj zaznaczam, że ja tej książki słuchałam w audiobooku, ponieważ w zeszłym roku czytałam inną książkę tej autorki i było to Wojna nie ma w sobie nic z kobiety i tam pamiętam, że trochę ciężko było mi przeskoczyć styl pisania autorki, która bardzo, bardzo lubi używać wielokropków. No ale kiedy tej książki się słucha, to tych wielokropków nie widać i one aż tak nie zaburzają rytmu czytania, dlatego wydaje mi się, że naprawdę o wiele lepiej było mi przyswoić treść właśnie Czarnobylskiej modlitwy poprzez audiobooka i myślę, że dlatego ta książka aż tak bardzo mi się spodobała. To znaczy, spodobałaby mi się mniej, gdybym ją czytała w papierze. Natomiast sama historia, oczywiście, tak jak mówi sam tytuł, dotyczy wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu. I to jest historia opowiedziana okiem ludzi, którzy tę katastrofę przeżyli, co się działo na ziemiach dawnego ZSRR, jak ci ludzie byli traktowani. Chociaż jest to przerażające, to jednak jest to coś, co znamy również z dzisiejszych czasów, więc nie jest to jakaś zamierzchła przeszłość. To jest fakt, że rząd to bardzo, bardzo długo tuszował, bardzo długo udawano, że tak naprawdę nic się złego nie wydarzyło i ci ludzie nie byli w ogóle przesiedlani, tylko dalej żyli w tych skażonych miejscach, nie do końca wiedzieli, co się dzieje, a spożywali, no nie wiem, czy ziemniaki, czy jakieś inne rośliny, które były po prostu radioaktywne. I z tego powodu wiele z tych osób zmarło na chorobę popromienną. Więc to było dla mnie takie dość mocno uderzające, no jak to wszystko działało i jak bardzo, bardzo długo tych ludzi tak naprawdę trzymało się w niepewności co do tego, co się wydarzyło, jak długo ci ludzie nie mieli pojęcia, co się dzieje, ani tak naprawdę czym jest ta choroba popromienna i to wszystko, co wydarzyło się właśnie w związku z Czarnobylem. Mamy tutaj wywiady z najróżniejszymi właśnie osobami, które przetrwały tę katastrofę. Nie ma tutaj praktycznie w ogóle głosu samej autorki, całkowicie głos oddany jest bohaterom i bohaterkom tego reportażu. Ja bardzo lubię to podejście, bardzo mi się to podoba, bo dzięki temu możemy poznać te historie, tak jak pamiętają to właśnie jej bohaterowie, bez żadnego takiego osobistego komentarza, czy też bez jakiegoś takiego własnego spojrzenia na te sprawy. Czasem być może taki autorski komentarz gdzieś tam by się przydał, ale tutaj akurat wydaje mi się, że taka forma się świetnie sprawdziła. No i bardzo, bardzo gorąco tę książkę polecam, bo naprawdę jest bardzo dobra, jest uwrażliwiająca na pewne tematy, jest taka otwierająca oczy, ale też dla mnie szokujące było to, ponieważ czytałam tę książkę niedługo po wybuchu wojny w Ukrainie, jak tak naprawdę niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o rosyjski rząd i rosyjską propagandę, jak to wszystko dalej ma miejsce i jak wiele punktów wspólnych było właśnie w działaniach ZSRR w tamtym czasie, w latach 80. i jak wiele tych rzeczy zostało powtórzonych właśnie teraz przy okazji wojny w Ukrainie. Także myślę, że to też był dobry moment do sięgnięcia po tę książkę, bo też unaocznił mi wiele tych problemów, z którymi społeczeństwo takie postradzieckie do tej pory się boryka. Bardzo, bardzo gorąco polecam. Z tego co pamiętam, to ta książka dostała ode mnie 4 gwiazdki na 5. Książka numer 7 to książka Tam, gdzie las spotyka się z niebem. To jest historia małej kosmitki Ursy Major, która totalnie rozgrzała moje serducho. Ta historia jest tak ciepła, tak piękna, tak poruszająca, że naprawdę czytałam ją ze łzami w oczach. A do tego mamy tutaj przepiękne opisy przyrody. Troszkę ja bym je porównała do opisów przyrody w książce Gdzie śpiewają raki, tak więc jeżeli tam podobały Wam się właśnie te opisy, to myślę, że tutaj możecie znaleźć coś podobnego, ponieważ tutaj główna bohaterka jest ornitolożką i bada gniazda ptaków i to też jest taka bardzo, bardzo ważna część tej historii. W ogóle las jest bardzo ważną częścią tej historii. No ale to, co najważniejsze, no to właśnie historia Ursy, to jak ona znalazła się na progu domu głównej bohaterki Joanny, albo może raczej Joanna, bo jednak nie jest to polska książka. Bardzo, bardzo taka poruszająca, rozgrzewająca serce książka, taki naprawdę otulacz, chociaż nie wszystkie wydarzenia są tutaj pozytywne, jest tutaj dużo takich wydarzeń, które złamią nam to serce, ale później zostanie ono posklejane. Także była to naprawdę wspaniała, przecudowna lektura i ja do tej pory, myśląc o tej książce i o tej historii, mam szeroki uśmiech na twarzy. Bardzo, bardzo gorąco polecam. Książka numer 6 to książka, która była pod koniec roku bardzo, bardzo popularna i wiele osób ją czytało. Jest to książka Nigdy, Nigdy, Nigdy norweskiej pisarki Linn Strömsborg.
Nie wiem, czy nie kaleczę tego nazwiska, jeżeli tak, to przepraszam. Historia dotyczy kobiety, 30-kilkuletniej kobiety, która podjęła decyzję już dawno temu o tym, że nie chce mieć dzieci. Po prostu to nie jest coś, czego ona chce, to nie jest coś, czego ona pragnie. Nie ma absolutnie żadnego instynktu macierzyńskiego i jest w tym od początku bardzo szczera, zarówno wobec siebie, jak i wobec partnerów, z którymi się spotyka. No i właśnie jest w takim długoletnim, chyba 8-letnim związku ze swoim obecnym chłopakiem Filipem i też od samego początku było wiadomo, że dzieci to nie jest coś, czego ona chce w życiu i że ona tych dzieci mieć nie będzie. I Filip na początku to zaakceptował, natomiast poznajemy tych bohaterów mniej więcej w momencie, kiedy ich najbliżsi przyjaciele spodziewają się dziecka. No i Filip zaczyna mieć wątpliwości, że może jednak bycie ojcem to jest coś, czego on by w życiu chciał. Natomiast nasza główna bohaterka zdania tutaj nie zmienia. No i z tego powodu w tym związku zaczynają pojawiać się pewne zgrzyty, pewne problemy. I to jest taka książka, która właśnie porusza kwestię tego, jak traktowane są kobiety, które nie chcą mieć dzieci. Z różnych powodów. Bo do tej pory w społeczeństwie za normę przyjęte jest to, że każda mała dziewczynka marzy o tym, żeby w pewnym momencie swojego życia zostać matką. I bardzo często kobiety, które mówią otwarcie o tym, że dzieci mieć nie chcą, spotykają się z takimi komentarzami, że zobaczysz, jeszcze ci przejdzie, na pewno nie chcesz być sama na starość i tego typu kwestie. I tutaj właśnie autorka ustami głównej bohaterki bardzo fajnie się z takimi wszystkimi komentarzami rozprawia, bardzo fajnie punktuje takie wszystkie głupie argumenty, które po prostu są zupełnie nieprzemyślane i w ogóle nie mają sensu, jak się nad nimi zastanowić. I to, co mi się najbardziej w tej książce podobało, to jest kwestia tego, że tutaj jakby nie ma demonizowania żadnej ze stron, bo często w tego typu książkach, które poruszają takie społeczne tematy, zazwyczaj jedna ze stron przedstawiana jest w takim gorszym świetle. Natomiast tutaj równie ważny głos mają zarówno kobiety, które chcą mieć dzieci i decydują się na potomstwo, jak i te, które właśnie tych dzieci mieć nie chcą. I nie ma tutaj takiego rozgraniczenia, że coś jest lepsze albo coś jest gorsze. I ta książka bardzo fajnie pokazuje, że każdy wybór jest dobry, o ile jest to nasz wybór i jest to nasza odpowiedzialna, dojrzała decyzja. I myślę, że to jest taka książka, którą warto byłoby przeczytać i polecić tak naprawdę każdemu, żeby właśnie przestać zadawać kobietom te niewygodne pytania o to, kiedy będą w końcu miały dzieci. Bardzo polecam, bo naprawdę uważam, że obie kwestie, posiadanie dzieci i nieposiadanie dzieci, są tutaj bardzo fajnie wyważone i bardzo podoba mi się to, że główna bohaterka od samego początku jest pewna swojej decyzji, nie zmienia jej na przestrzeni książki, nie zmienia jej pod wpływem presji innych osób. Po prostu to jest jej decyzja, którą podjęła świadomie, której się trzyma i z którą jest szczęśliwa. Także naprawdę uważam, że ta kwestia została tutaj bardzo, bardzo fajnie przedstawiona i bardzo Wam tę książkę polecam. Numer 6 to malutka książeczka Przemieszczenie. To jest książka, o której też mówiłam całkiem niedawno na moim kanale, bo czytałam ją chyba w listopadzie. To jest książka, która opowiada troszkę taką autobiograficzną historię autorki. Mamy tutaj główną bohaterkę Darię, która ma około tam 27 czy 8 lat, która jako mała dziewczynka wyprowadziła się wraz z rodzicami z Ukrainy. I to było świeżo powstałe państwo, bo tak naprawdę ona urodziła się tuż po rozpadzie ZSRR, do Hiszpanii. No i w momencie, kiedy ją poznajemy, ona stoi w hiszpańskim urzędzie i otrzymuje hiszpańskie obywatelstwo, ale aby to obywatelstwo uzyskać, musi zrzec się obywatelstwa ukraińskiego. No i właśnie ta sytuacja jest dla niej takim punktem wyjścia do snucia takich nostalgicznych rozważań o tym właściwie, kim ona jest, skąd pochodzi, do jakiego kraju przynależy, bo z jednej strony całe życie była Ukrainką, całe życie miała ten ukraiński paszport, a jednak wyprowadziła się stamtąd jako mała dziewczynka i wychowywała się w Hiszpanii, ale jednak tą Hiszpanką nigdy się nie czuła. Teraz ma zmienić nazwisko, obywatelstwo, ma zostać po prostu pełnoprawną Hiszpanką, a tak naprawdę nie czuje, żeby przynależała do jakiejkolwiek grupy. No i właśnie z tego powodu wybiera się w taką podróż do przeszłości. Podróżuje do Ukrainy, do swojego starego mieszkania. Mieszkania, które praktycznie w nienaruszonym stanie przetrwało z lat 90. i odnajduje tam pewne rzeczy ze swojego dzieciństwa, które przywołują różne wspomnienia, kiedy właśnie jako mała dziewczynka bawiła się na osiedlu przed blokiem. I to, co bardzo mi się w tej książce podobało, to właśnie te rozważania na temat tożsamości, na temat tego, gdzie tak naprawdę przynależymy, czy emigranci w ogóle gdziekolwiek przynależą, czy czują się związani z jakimkolwiek krajem. Tutaj pod koniec tej książki pada takie bardzo fajne zdanie, że dla emigrantów ojczyzną zawsze będzie droga. No i myślę, że ta książka bardzo dobrze to pokazuje. Ona jest cieniutka, nie zajmie Wam dużo czasu, a naprawdę uważam, że jest warta uwagi, jest świetnie napisana i skłania naprawdę do kilku ważnych refleksji. Książka numer 4 to znowu literatura norweska i jest to Ostatnie stadium Niny Lykke. To jest książka, którą przeczytałam jeszcze w styczniu, a do tej pory o niej myślę, do tej pory o niej pamiętam. Bardzo lubię norweską literaturę i ta książka jeszcze bardziej mnie w tym utwierdziła. Chociaż to są takie książki, gdzie nie do końca sympatyzujemy z głównymi bohaterami. To nie są tacy bohaterowie, których my koniecznie jakoś bardzo lubimy. Więc jeżeli do tego, aby polubić książkę, potrzebujecie polubić główną bohaterkę, to niekoniecznie będzie to książka dla Was, ponieważ tutaj Elin, 40-kilkuletnia kobieta, jest lekarką, taką lekarką pierwszego kontaktu, która pracuje w przychodni. No i przychodzą do niej ludzie z najróżniejszymi problemami. I ona bardzo negatywnie o tych swoich pacjentach się wyraża, bardzo niepoprawnie politycznie, bardzo krytykuje ich hipochondryzm, jak to nazywa. Bardzo często po prostu jest dla nich otwarcie niemiła, ale jednocześnie właśnie
właśnie te problemy, z jakimi przychodzą do niej ci pacjenci, to jest taki punkt wyjścia do komentarza głównej bohaterki na temat społeczeństwa norweskiego. I to jest taki komentarz, który dla mnie wydawał się bardzo ciekawy, ponieważ on w zestawieniu z naszymi polskimi realiami jest trochę absurdalny, ponieważ Norwegia jest takim bardzo, powiedzmy sobie, lewicowym krajem. Wiele rzeczy, o które my w Polsce ciągle walczymy na kolejnych protestach, w Norwegii brane jest po prostu za pewnik i to jest coś zupełnie normalnego. I to jest bardzo ciekawe zobaczyć, jak ludzie niekoniecznie to doceniają po prostu i jak bardzo często coś jest dla nich problemem, zamiast być przywilejem tak naprawdę, bo jednak są to, wydaje mi się, dosyć duże przywileje właśnie z perspektywy osoby, która i z perspektywy kraju, w którym takich praw nie ma. Także to są takie bardzo ciekawe komentarze, a właściwie jest to krytyka społeczeństwa norweskiego, ale jednocześnie to jest utrzymane w takim lekko humorystycznym tonie, ponieważ Elin rozmawia bardzo często i te komentarze właściwie wygłasza do takiego szkieletu, takiego kościotrupa, który stoi w jej gabinecie, takiego szkieletu anatomicznego, i on jest tak naprawdę takim powiernikiem właśnie tych jej komentarzy i tych jej rozmów. No i to jest niby taki element humorystyczny, ale ogólnie wydźwięk tej książki jest taki dosyć słodko-gorzki. Co ważne, to też w życiu głównej bohaterki takim prywatnym nie dzieje się dobrze, bo chociaż z perspektywy osoby stojącej z boku, jej małżeństwo jest właściwie idealne, ale jednak czegoś jej w tym małżeństwie brakuje, tam pojawia się jakaś niespełniona miłość z młodości i ona nie czuje się w tym małżeństwie do końca szczęśliwa. No i tutaj też właśnie mamy takie zestawienie tego jej nieszczęścia prywatnego z takim zgorzknieniem wobec jej pacjentów i to jest naprawdę bardzo ciekawe, bardzo odświeżające, brakuje mi tego w literaturze w ogóle, bo taki społeczny komentarz oraz złożeni bohaterowie, których no niekoniecznie lubimy, ale często potrafimy zrozumieć, z czego wynikają pewne decyzje. Bardzo mi się to podoba i to jest właśnie to, czego ja w książkach szukam. Tak więc Ostatnie Stadium to jest coś, co w 100% wpasowało się w moje gusta i naprawdę no bardzo mi się ta książka podobała i myślę, że jeszcze długo będę o niej myśleć. Książka numer 3 to Głód, pamiętnik mojego ciała, Roxane Gay. To jest książka, która opowiada o drodze autorki, bo to jest taka książka bardzo mocno autobiograficzna, taki gatunek memoir. Opowiada o drodze głównej bohaterki, do tego, jak stała się bardzo, bardzo otyła. Z czego to wynika? Tutaj na samym początku dowiadujemy się, jak to się stało i jak do tego doszło, ale nie chcę Wam tego zdradzać, ponieważ myślę, że jest to element zaskoczenia w tej książce, który warto odkryć samemu. Ale jest to bardzo poruszająca książka, bardzo taka niewygodna do czytania. Bardzo często będziemy się konfrontować z własnymi myślami, z własnymi no jakimiś takimi komentarzami, które być może gdzieś tam kiedyś wygłaszaliśmy, czy to w swojej głowie, czy nawet publicznie. A tutaj właśnie autorka nam pokazuje, jak bardzo osoby otyłe są wykluczane ze społeczeństwa na absolutnie każdej możliwej płaszczyźnie. Jak na przykład nie ma dla nich odpowiednio dużo miejsca, nie wiem, w autobusie, na siedzeniach, czy w kinie, czy w samolocie. Jak często w ogóle ludzie traktują takie osoby na zasadzie, to przecież dla Twojego zdrowia, to dla Twojego dobra powinnaś się odchudzać, nie mając absolutnie żadnej wiedzy na ten temat, ani żadnej wiedzy na temat tego, dlaczego ta osoba taka jest i co do tego doprowadziło. I też traktując takie osoby bardzo pobłażliwie, na zasadzie tak jakby te osoby nie miały w domu lustra i nie wiedziały, że są otyłe. Tutaj autorka dobitnie daje nam do zrozumienia, że osoby otyłe doskonale wiedzą o tym, że są otyłe i nie potrzebują na ten temat komentarzy osób z zewnątrz. Ja tutaj mam zaznaczonych naprawdę sporo fragmentów, bo bardzo poruszyło mnie to, jak trafne są te spostrzeżenia, jak one są prawdziwe, jak bardzo często dla społeczeństwa w ogóle osoby otyłe są po prostu problemem, są niewygodne, bo trzeba na przykład właśnie zrobić coś dodatkowego, bo nie mieszczą się w jakichś tam standardach i w jakichś normach i jak często przez to właśnie są dyskryminowane. A często samo schudnięcie tych osób nie uszczęśliwi, bo problem leży gdzieś znacznie głębiej. To jest książka, która bardzo otworzyła mi oczy i naprawdę uważam, że każdy powinien ją przeczytać, bo rzuca zupełnie inne spojrzenie właśnie na otyłość i na osoby, które są otyłe. I być może dzięki temu zmienimy troszkę nasze podejście do takich osób i nasze postrzeganie otyłości w ogóle. Uważam, że jest naprawdę bardzo ważna i bardzo dobra. I jest to zdecydowanie jedna z moich ulubionych książek tego roku, bo właśnie bardzo dużo mnie nauczyła i bardzo otworzyła mi oczy. Miejsce drugie to Wrony Petry Dworakowej. Książka, którą już czytał chyba absolutnie każdy i każdy się nią zachwyca. I zupełnie się nie dziwię, bo ja również należę do grona tych osób. To jest książka bardzo prosta, napisana bardzo prostym językiem, opowiadająca historię 12-latki, 12-letniej dziewczynki, która wychowuje się w takim przemocowym domu, ale przemocowym w taki nieoczywisty sposób. To znaczy z zewnątrz wszystko wygląda w tej rodzinie zupełnie normalnie i takich rodzin jak rodzina Basi jest naprawdę mnóstwo i mnóstwo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ogromna jest to przemoc. Basia jest, tak jak wspomniałam, 12-letnią dziewczynką, która ma starszą siostrę i w oczach swojej matki zawsze jest tym gorszym dzieckiem, zawsze robi coś źle, zawsze jest porównywana do starszej Kasi, zawsze Kasia jest stawiana jako przykład właśnie dla Basi tego, jak pewne rzeczy powinny wyglądać.
A Basia nie do końca rozumie, co robi źle, bo tak naprawdę ona niczego nie robi źle. Jest po prostu małą, dorastającą dziewczynką, która dopiero uczy się takich rzeczy jak dbanie o porządek, jak zmywanie naczyń, jak robienie rzeczy tak, jak po prostu oczekuje tego matka. A jej tutaj obrywa się za takie rzeczy jak na przykład, nie wiem, zachlapanie blatu przy zmywaniu naczyń, czy niedokładne umycie naczyń, bo po prostu jeszcze nie do końca umie to robić i nie musi umyć, bo ma 12 lat. No i niestety momentami te porównania i to szkalowanie Basi jest posunięte do ekstremum i naprawdę jak my czytamy tą książkę, to łapiemy się za głowę, że można tak robić, ale za chwilę mamy rozdziały z perspektywy matki i w tych rozdziałach oczami matki nie widać, żeby to było coś złego. Dla niej jest to zupełnie normalne i jej oczekiwania są zupełnie normalne. To są rzeczy, których każda matka oczekuje od swojego dziecka, więc mamy tutaj podwójną perspektywę. Poza tym pojawia się też tutaj wątek molestowania seksualnego. Jest to książka, która po prostu boli podczas czytania i nam się coś dzieje w środku, ale myślę właśnie, że największą siłą tej książki jest jej prostota i fakt, że to nie jest coś niespotykanego, że to jest coś, co dzieje się na co dzień w wielu domach, polskich, czeskich, nieważne jakich. I wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest to przemoc. To jest książka, którą naprawdę czytało mi się chyba najciężej w tym roku, mimo tego, że czytałam sporo trudnych książek, jak choćby właśnie te pokazane wcześniej, typu Głód. To były książki, które poruszały trudne i ciężkie tematy, a jednak to właśnie ta chyba najbardziej wyszargała moje nerwy i najbardziej mnie zdenerwowała, ale też jednocześnie najwięcej przy niej płakałam. Niby prosta historia, a jednak szalenie trudna i naprawdę ciężka do przetrawienia, ale jednocześnie bardzo, bardzo mocno zapadająca w pamięć. I ostatnia książka, numer jeden, naprawdę absolutnie cudowna historia, w której się zakochałam i w której przepadłam, jak już w końcu się w nią wciągnęłam na dobre. To Rebeka, Daphne du Maurier. Wielu z Was i wiele z Was w komentarzach pisało mi, że jest to wspaniała klimatyczna historia i już rozumiem dlaczego, podpisuję się pod każdym takim słowem. Klimat jest niezwykły. Myślę, że historię tutaj mniej więcej zna każdy. To znaczy mamy tutaj ubogą dziewczynę, która pracuje jako taka dama do towarzystwa pewnej starszej kobiety i w Monte Carlo spotyka takiego bardzo, bardzo znanego, bogatego mężczyznę, Maxa de Wintera, właściciela takiego bardzo słynnego majątku mieszczącego się gdzieś na północy Anglii, Manderley. I między tą dwójką nawiązuje się romans. Oni zaczynają spędzać ze sobą dużo czasu, aż w końcu Max de Winter oświadcza się tej młodziutkiej bohaterce, troszeczkę nieświadomej tego, w co się pakuje. I kiedy wprowadza się właśnie do Manderley, okazuje się, że Max jest w ogóle wdowcem, tutaj to jest bardzo ważne, i okazuje się, że ten duch jego byłej żony, tytułowej Rebeki, ciągle jest w tej posiadłości obecny. W sensie takim bardziej metaforycznym, ale jednak to, jak ta historia jest opisana, sprawia, że trochę ta gęsia skórka się pojawia, bo my nie do końca wiemy, czy ten duch rzeczywiście jest obecny w takim dosłownym sensie, czy jednak jest to tylko metafora, że ta Rebeka jest ciągle obecna w ścianach tego domu. Natomiast właśnie dzięki temu, że jest to opisane w tak niezwykle klimatyczny sposób, można naprawdę dostać gęsiej skórki podczas czytania. Także czytało się to fantastycznie, sam fakt, że ta posiadłość w ogóle mieści się nad morzem, tam są jakieś klify dookoła, także naprawdę to wszystko trochę kojarzyło mi się też z Wichrowymi Wzgórzami, to znaczy uważam, że te książki są dosyć podobne klimatem, też właśnie jest taki mroczny klimat, ale jednak chyba ta historia podobała mi się bardziej, chociaż musiałabym sobie odświeżyć Wichrowe Wzgórza, żeby tak do końca porównać. Jest tutaj też pewien wątek kryminalny, ale nie będę Wam o nim mówić, żeby oczywiście niczego nie zdradzić, ale książkę bardzo, bardzo gorąco polecam, jeżeli jeszcze jej nie czytaliście, no to jest naprawdę świetna, jest fantastycznie napisana i ten klimat naprawdę jest taki, że można w nim przepaść. No cudeńko. Nawet nie sądziłam, że aż tak bardzo mi się ta książka spodoba, a naprawdę jestem zachwycona i ona zdecydowanie trafia do moich ulubionych książek w ogóle wszechczasów. I myślę, że zdecydowanie sobie zasłużyła na pierwsze miejsce w tym moim rankingu najlepszych książek 2022 roku. No i to by było na tyle, słuchajcie. 8 najlepszych książek, tak one wyglądają, jeszcze szybki rzut oka tutaj. Dajcie koniecznie znać, czy czytaliście któreś z nich, albo czy macie w planach. Jeżeli czytaliście, to koniecznie napiszcie, czy też Wam się podobały. I dajcie mi również znać, jakie były Wasze najlepsze książki, które przeczytaliście w minionym roku. Jestem bardzo ciekawa, być może się czymś zainspiruję i będę chciała te książki przeczytać w tym roku. Także koniecznie dajcie znać. To są w ogóle takie filmy, które myślę, że wiele osób bardzo, bardzo lubi, bo jednak mamy tutaj te najlepsze z najlepszych książek, które zdecydowanie warto przeczytać. Więc ryzyko trafienia na złą książkę tutaj jest naprawdę, naprawdę minimalne. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!